Zanim się to rozegrało tak tragicznie, był szturm na bramę. Znaczy, na bramie stał strażnik. Normalny strażnik, kopalniany, z czapką, z orzełkiem na tej czapce. I tego strażnika pobito. Zomowcy, zamiast po prostu przejść normalnie, spałowali jego pierwszego. Bardzo długo był między innymi w Strzelcach Opolskich w więzieniu. I dopóki on nie wyszedł z internowania, bo go internowano, no to nie było rozprawy. A dlaczego? Dlatego, że sprytnie sfingowano dokumentację. Bo jak ten człowiek wychodził z internowania, to już kolejny taki ciekawy, ciekawa sytuacja, znaczy jak sprytnie robiono, że tych ludzi wypuszczano z internowania przez ośrodek wczasowy w Kokotku. Czyli każdy otrzymywał dokument stwierdzający o zakończeniu internowania z pieczątką ośrodek wczasowy w Kokotku. W przyszłości kiedyś wszyscy będą pisali historię na ten temat i będą się dziwili, co to było za internowanie, skoro w ośrodku wczasowym ktoś sobie siedział, prawda, przez ileś miesięcy, czy jakieś pół roku, czy coś takiego. A to byli ludzie, którzy byli przywożeni na 2-3 dni do ośrodka i tam po prostu im dawano, wręczano te dokumenty. Temu człowiekowi, akurat temu strażnikowi, wręczono dokumenty bodajże 3. Jeden nakaz internowania z 12 grudnia, internowany 12 czy 13 grudnia, no i zwolnienie z internowania. I on wtedy, czytając te dokumenty, powiedział: no ale tu jest błąd, tu jest pomyłka, bo ja jeszcze 15 byłem w robocie. No to mu ten, który mu to daje, mówi: chłopie, chcesz iść do domu, czy chcesz wracać z powrotem? Podpisujesz, że wychodzisz, czy nie podpisujesz, że wychodzisz? No i podpisał, że wychodzi. Każdy by pewnie to samo zrobił, chcąc wrócić wreszcie do rodziny. Tym bardziej, że on był, prawdopodobnie on był jedynym, o którym żeśmy nie wiedzieli, że gdzie jest do momentu świąt Bożego Narodzenia. Wtedy to ksiądz Bernard Czarnecki ogłosił, że jest jeden parafianin, o którym rodzina nie wie, gdzie jest, i te święta będą dla niej bardzo smutne. No i okazuje się, że ktoś przyszedł i powiedział księdzu Bernardowi: ma się nie martwić, on żyje. Nie może mu powiedzieć, gdzie jest, ale proszę rodzinę pocieszyć i powiedzieć: niech się nie martwią, żyje. To wystarczy. Jeszcze przed wprowadzeniem stanu wojennego zostałem wyznaczony przez księdza biskupa jako kapelan więzienia na Jastrzębiu, na Szerokiej, w Jastrzębiu Szeroka. Ksiądz proboszcz Łatko, który tam był proboszczem w tej parafii, i ja byliśmy kapelanami. Mieliśmy na zmianę co niedzielę dla więźniów odprawiać mszę świętą. Tak ironicznie rzecz biorąc, stało się tak, że 6 bodajże grudnia zostaliśmy mianowani tymi kapelanami, to znaczy z taką datą mieliśmy wypisane przez pana Kiszczaka takie upoważnienia. Natomiast już po tym od niedzieli nie mogliśmy być na terenie obozu, na terenie zakładu karnego, ponieważ tam zgromadzono ludzi, których internowano. Dopiero od 1 stycznia, kiedy arcybiskup Macharski, kardynał Macharski tam był, to wtedy dopiero nam pozwolono odprawiać msze święte. No i na zasadzie takiej trochę, w myśl zasady, że dziel i rządź, pozwolono nam odprawiać mszę świętą dla internowanych, a nie pozwolono nam odprawiać mszy świętej dla więźniów. Także u internowanych, ponieważ były 3 baraki, które zajmowali internowani, nie mogli się ze sobą spotkać, więc odprawialiśmy co niedzielę 3 msze święte. Ludzie ogromnie spragnieni kontaktu z kimkolwiek. Ten kontakt był na tyle ograniczony, że miało się tylko te 60 minut. Trzeba było wyspowiadać ewentualnie, odprawić mszę świętą, czy tam jeszcze ewentualnie porozmawiać, i następny barak, i następna msza święta. Takim ciekawym epizodem było, takim zaskoczeniem dla mnie było, na jednym z tych baraków,
No bo wiedziałem, że muszę sobie wszystko sam być sterem żeglarzem okrętem, prawda, czyli organistą i ministrantem. Przychodzę na jeden z baraków, podchodzi do mnie pan i mówi: proszę księdza, myśmy, tak, bez wiedzy księdza, bo nie można się było skontaktować, przygotowali trochę liturgię, ale przepraszamy, żeśmy nie przygotowali modlitwy wiernych. No ja byłem zaskoczony totalnie, no bo nie liczyłem na cokolwiek, a tu się okazuje coś takiego. Jak sam mi się przedstawił, on był pomocnikiem kościelnego z parafii Suszec. Niedawno go spotkałem, starszy pan, spisał również swoje wspomnienia, wydał je w książce. Człowiek, który tych ludzi no, od strony liturgicznej przygotował idealnie. Zresztą tam zasada obowiązywała taka, że każdy cokolwiek wie i umie i potrafi, powinien się z tym podzielić. Mieli swoistego rodzaju wykłady, odpoczynając właśnie profesorów, którzy tam byli, czy jakichś, powiedzmy, inżynierów, którzy się na czymś tam znali i o czymś opowiadali, do właśnie pomocnika, organisty, pomocnika kościelnego, który zastąpił i organistę, i wszystko, bo ci panowie w czasie mszy świętej mnie zagięli. Mianowicie akurat z racji tego, że mój ojciec tego mocno pilnował, więc znałem pieśni religijne na pamięć, bo on zawsze mi tam książeczkę jako małemu chłopakowi już otwierał i musiałem to ładnie śpiewać ze wszystkimi w kościele. Także kolędy, no to 3-4 zwrotki, to dla mnie nie był problem. Okazuje się, panowie śpiewają 5. zwrotkę, 6. zwrotkę, a ja stoję przy tym improwizowanym ołtarzu i milczę. No bo nie było szans. Oni oczywiście wyjmowali z kieszeni kartki różnego rodzaju, tak jak ksiądz ma zalecania za zmarłych na wszystkich świętych. Nie, ktoś napisze na takiej kartce, ktoś napisze na takiej kartce. To wszystko razem po kolei gdzieś tam jest. Oni też, kartka numer 4 i proszę bardzo. I tam cały tekst, 6-7 zwrotek. Także to była takie kwiatuszki w tym, co jest tragiczne, co jest nie do objęcia, co po prostu było nieludzkie. Jeszcze też była jedna mysz, która była na mszy świętej. Tak. Panowie tak recytowali wierzę w jednego Boga, że to było takie miarowe, takie nikt się nie ruszał, tak rytmiczne, że nagle zza boazerii wylazła mysz. Autentyczna mysz wskoczyła za stojącym na krzesło, porozglądała się wszędzie, no i wróciła do dziury. Także i takie rzeczy się też zdarzały. To taka ciekawostka związana no, z tą tragiczną sytuacją.